Haleluja! Witajcie smutny narodzie! Witajcie smutni ludzie! Nazywam się Tadeusz Lisiecki i mam tą przyjemność mówić wam dzisiaj o tym, że Bóg jest żywy i że On ma imię, a Jego imię to Jezus Chrystus. To nie Mahomet, nie Allah, nie Budda i nie inne dziadostwo. To Jezus Chrystus. Wiecie co? Jedyną drogą tak naprawdę do nieba, do radości jest Jezus Chrystus. Ja 4 lata temu byłem tak jak wy, człowiekiem zdążającym tak naprawdę do Niego. Chociaż skończyłem studia, założyłem rodzinę, mam żonę i dwójkę wspaniałych dzieci. I wiecie co? I doszedłem do Niego z tym, bo cały czas w moim życiu była jakaś niespełniona pustka. Ja wtedy spotkałem człowieka, który mówił do mnie o dobrym Bogu, że Bóg jest i On jest żywym Bogiem. Że to nie jest jakaś figurka, to nie jest jakaś naklejka, to nie jest jakiś obrazek, tylko żywy Bóg. To Pan Panów i Król Królów, to Jezus Chrystus. I wiecie co? Ja stwierdziłem, że albo On kłamie, albo ja kłamię. To, co 30 lat mi włączono do głowy, że to jest prawdopodobnie nieprawda. Ale być może nieprawdą jest to, co On mówił, że Bóg jest żywy i że trzeba się narodzić na nowo. I ja zacząłem wtedy szukać. I wiecie co? Ja zawołałem do tego Boga i powiedziałem: Boże, ja Ciebie wcale nie znam. Ja nie wiem, jaki Ty jesteś. Czy Ty jesteś dobry, czy niedobry. Czy Ty jesteś sprawcą tych wszystkich złych rzeczy na tym świecie. I wiecie co? I On do mnie przyszedł. I On do mnie przyszedł. Nie widziałem Go i nie słyszałem. Ale w głębi swojego serca widziałem, że 1/3 mnie jest martwa. Wtedy dowiedziałem się, że to jest martwy duch, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. A Bóg jest duchem. I Boga można spotkać tylko przez wiarę. Wiecie co? Dobra nowina to to, że Jezus Chrystus jest Bogiem żywym. Jeśli do Niego dzisiaj zawołasz, tak jak ja wtedy zawołałem do Niego i powiedziałem: Boże, chcę Cię poznać, ja Ciebie potrzebuję, Jezus. Wiecie co? On wtedy do mnie przyszedł i od tamtego momentu wszystko zaczęło się zmieniać w moim życiu. Wszystko, każda sfera mojego życia, moje małżeństwo, moje ojcostwo, moi przyjaciele, wszystko zaczęło się zmieniać. Ale tak naprawdę to nic. Bo wiecie co? Najważniejszą rzeczą jest to, że ja idę do nieba. Nie wiem jak wy, ale ja mam pewność zbawienia. I wiecie co? Najprostsza jest rzecz, że to jest wszystko za darmo. To jest wszystko za darmo. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że to prawda, że to prawda, że to prawda. Wiecie co? On do was przyjdzie. Przyjdzie i zmieni wasze życie, tak jak On zmienił moje życie. I On zmieni każdego człowieka, bo wiecie co? Bóg jest prawdomówny. On zawsze mówi prawdę. Zawsze. A powiedział, że jeśli ktoś do Niego przyjdzie, precz Go nie odrzuci. Więc On was też nie odrzuci. Ale Bóg to dżentelmen. A diabeł to bita pała. To zwykły frajer. On się ładuje ludziom z butami do ich życia. Ale Bóg się nie załaduje. Jeśli Go nie potrzebujesz, jeśli do Niego nie zawołasz, to On nie przyjdzie. On zawsze będzie obok siebie, ale nigdy nie stanie się twoim zbawieniem. Ale dzisiaj jest dzień waszego zbawienia. To dzisiaj jest wasza wieczność. To dzisiaj możecie być obywatelami nieba. Jeśli staniecie i zaufacie Jemu, jeśli zaufacie, jeśli powtórzycie za mną: Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. Ja Ciebie potrzebuję, Jezus. Jeżeli krzykniesz: Ojcze, ja wierzę, że Jezus umarł za wszystkie moje grzechy, za te przeszłe i za te, które zrobię. Ojcze, ja w to wszystko wierzę. Wiecie co? Następny dzień będzie inny. Następna sekunda będzie inna. Bo następna sekunda to wieczność. To zbawienie. A zbawienie jest z łaski. Słowo Boże mówi, że z łaski jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków, żeby nikt nie powiedział, że zasłużył. Ale Bóg wymyślił to w taki prosty sposób, że jeśli ustawisz swoje i wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Posłuchajcie, jeżeli potrzebujecie czegokolwiek, to znaczy czegokolwiek, jeżeli potrzebujecie szczęścia, radości w swoim życiu, to tylko Jezus Chrystus jest w stanie wam to zapewnić. Jeżeli potrzebujecie uzdrowienia, a chorujecie na jakąkolwiek chorobę, czy to jest łupież, czy to są zmarszczki, czy to jest jakikolwiek rak albo inny syf, zatrzymajcie się.
Zatrzymajcie się, podejdźcie do mnie, a zostaniecie uzdrowieni. Dlaczego? Bo to wszystko wykonało się 2000 lat temu. 2000 lat temu Jezus rozchorował się wszystkimi chorobami. Wszystkimi. Łupieżem, rakiem i każdą inną chorobą. Jeżeli czujesz się zniewolony, jeśli masz zatrętwo myśli, albo cokolwiek innego, zatrzymaj się i podejdź do mnie, a uwolnię ciebie i zmieni się twoje życie. Jezus to Król Królów, Pan Panów. On jest tylko jedyną drogą do nieba. Zaufajcie Mu. Zostańcie przyjaciele i posłuchajcie, co będziemy do was jeszcze mówili. Posłuchajcie tych świadectw, bo one mogą zmienić wasze życie, ale tylko pod warunkiem, że to zaakceptujecie i przyjmiecie w swoim życiu.